Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Quixel i przepraszam od razu, że dzisiaj tak trochę bardziej po południu, no ale niestety nie wyrobiłem tego wrzucić wcześniej. No i zobaczcie skład naszego pierwszego przeciwnika. Gdy to zobaczyłem, to pomyślałem tylko takie o kurde, że tak powiem, żeby nie mówić brzydko. Po prostu naprawdę fajnych zawodników sobie poskładał. Kolorowo strasznie u niego. No i zobaczcie, początek spotkania, 16 minuta, Lewandowski. Szkoda, że to nie wpadło. Mogło być 1-0 strzał po długim słupku. No ale Gustlik na miejscu jak zawsze. Chwilę później Błaszczykowski. I znowu świetna parada Petra Czecha. Jak widzicie, niezadowolony Kuba Błaszczykowski. Ja też nie byłem zbytnio zadowolony, bo to naprawdę jedna z tych dwóch akcji powinna wpaść. Chwilę później zobaczcie, co zrobił jego zielony Fellaini. Naprawdę nie spodziewałem się, że Fellaini potrafi aż tak uderzyć. No ale mamy bramkę na 1-0. Niewykorzystane sytuacje przeze mnie. Lubią się mścić i to widzieliście przed chwilą. A tu już Ronaldinho. Jakim cudem to nie wpadło? Nie mam zielonego pojęcia. Jak widzicie, moje trzy naprawdę stuprocentowe sytuacje, można by powiedzieć, które nie zakończyły się bramką. Tutaj według mnie powinien być w ogóle faul. Nie wiem, dlaczego sędzia nie gwiznął i mamy 2-0. Kabai strzela bramkę w 39 minucie. No cóż, nie wiem, co by teraz powiedzieć, nie chcę się usprawiedliwiać, po prostu mamy 3-0, Suarez wgryzł się w obronę i strzelił bramkę, już jest to trzecia bramka w tym spotkaniu, w 42 minucie, także do szatni przegrywałem 3-0, Ronaldinho próbował chwilę później, na początku drugiej połowy, w 50 minucie, Bassa jeszcze uderzał, no ale znowu ten Czech, kurczę, niesamowicie mu bronił, naprawdę, jak widzicie, wszystko, co tylko próbowałem, to wszystko wyłapywał ten Gustlik. Chwilę później Ronaldinho strzał i znowu Czech. Niesamowicie bronił. No po to jest w sumie bramka, żeby tak bronić. No cóż, mój Sirigu pewnie też świetne parady by miał, ale niestety nie na takim zgraniu. Chociaż teraz chyba będzie miał full nawet, albo ma już full zgrania. 75 minuta, przepraszam. Mamy 3-1. Chwilę później Young do Lewandowskiego. Robert zrobił kółeczko Zidana. No i mamy jeszcze bramkę na 3-2 i tak nadzieja we mnie odżyła. Pomyślałem, kurde, jeszcze tylko jedna bramka i ochronię się przed Quixelem. No ale chwilę później Hazard podaje do Agbon Lahora. No i mamy 4-2 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. 4 bramki stracone, problemy jak cholera w obronie, problemy w ataku ze skutecznością. No i tak to się właśnie kończy, kiedy się nie strzela takich dogodnych sytuacji, nie wykorzystuje się ich, to potem dzieje się tak, jak właśnie widzieliście. Także mamy kolejny Quixel. Brakuje mi bodajże 4 punkty do awansu, także zobaczmy jeszcze raz, jak to wszystko wygląda teraz po spotkaniu. Na spokojnie, jeśli chodzi o tabelę, 12 punktów, 16 punktów to jest awans, 3 mecze do końca, więc jeden remis i jedno zwycięstwo. Niestety padło na Sako, no jeden z moich lepszych obrońców musiał zostać quixelowany i kolejnym był Gamberini. 12 tysięcy mam tylko na koncie, więc też muszę patrzeć, czy mnie stać na danego zawodnika. Zobaczmy, co dzieje się w meczu numer 2, kolejne spotkanie już przed nami i tym razem skład z Ligi Hiszpańskiej 4-1-2-1-2, bardzo fajny skład, chociaż środek obrony według mnie do wymiany. No i jeszcze James na prawym skrzydle, w sumie może być to nawet dobry pomysł, chociaż wolałbym tam dać Di Marię. No ale dobra, widzieliście pierwszą niewykorzystaną sytuację znowu przeze mnie. Naprawdę nie wiem, co to się dzisiaj działo. A tutaj zgłupiałem przez chwilę, bo tak, przepraszam. Zgłupiałem przez chwilę, nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego Błaszczykowski się wkurza i tak potem tak siedzę i tak myślę, kurwa, karny. No i rzeczywiście patrzę na powtórce, Błaszczykowski chciał wybić to przewrotką, spadł pod nogi Benzemie. No i to był karny, którego udało mu się obronić. Wyczułem go chociaż na 2 tempa i tak uderzał, więc to on zrobił to źle, bo powinien wtedy w drugą stronę uderzyć piłkę, jak widział, że się przesuwam w prawo, a tu mamy już 1-0. To, co się nie udało mu z karnego, udało mu się chwilę później. Luka Modric i wychodzi na prowadzenie. Kolejna sytuacja w meczu, tym razem moja, Young, i znowu to nie wchodzi. Nie wiem, dlaczego tak słaba skuteczność w wykonaniu moich zawodników, no ale grałem dalej, próbowałem robić co tylko mogę. Aguero, tym razem lewa noga i szkoda. Tuż obok słupka, niecelny strzał. Jedziemy dalej, 52 minuta, Matuidi. No i mamy brameczkę na 1-1, to jest piękny lobik, takie bramki to ja lubię.
Naprawdę uwielbiam lobować w tej FIFA. Na początku mi w ogóle to nie siadało, nie chciały mi siadać te lobiki, ale ostatnio, zresztą już od jakiegoś czasu w sumie, sami wiecie, że te loby naprawdę fajnie wychodzą. A tu kolejna sytuacja, znowu zobaczyliście, jak fajnie można wykorzystać zatrzymanie, o które bardzo często pytacie na streamach i bardzo często wam o tym mówię i dlatego nie chcę się tego powtarzać za każdym razem. Tu mamy jeszcze strzał Lewandowskiego w 63 minucie. No ostrzeliwałem jego bramkę raz po raz, normalnie akcja za akcją. Zobaczcie jeszcze Aguero, chwilę później Aguero, strzał i Vidal, myślałem, że to będzie gol, no ale nie, niestety. Zobaczmy, czy w tym meczu wydarzy się coś jeszcze. Pewnie, że tak. Matuidi do Lewandowskiego i wspomniane wcześniej lobiki są OP. Lewandowski, nie wiem, która to jest jego bramka, zobaczymy pod koniec tego filmu. Także poczekajcie jeszcze. 74 minuta, Rodriguez, James Rodriguez będzie wrzucał w pole karne. Modric wygrał pojedynek główkowy bodajże z Abate. No i mamy 3-2. A tu już zobaczcie na tą akcję, bo naprawdę ja byłem w szoku, nie wiedziałem nawet, że to wpadnie. Sami zobaczcie, potężna bomba pod poprzeczkę, odpalona przez Aguero. No i mamy 4-2, takim wynikiem kończy się to spotkanie, także odwrotnie niż w poprzednim meczu. No i teraz mogę sobie kupić jakiego tylko zawodnika chcę, na jaką pozycję chcę, oczywiście z wybranych tych 6 bodajże. Dlatego postanowiłem, że ulepszę sobie środek obrony. No i zobaczmy, kogo mogę kupić z tych wszystkich. Ogbonna, myślę, będzie najlepszym wyborem, więc to jego kupiłem. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczcie jeszcze na statystyki lewego i jak wygląda mój skład. Także trzymajcie się, na razie i piona.